Ahoj, kamraci. Jak dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku polowałem na jedno zwierzę. No i jednak mi się nie udało. No i zrobiłem już sobie wtedy przerwę między nagrywkami i patrzcie, że ponownie znalazł. Ha! Mamy go! No i o to mi w sumie chodziło tylko. No i teraz się możemy pobawić w dalszą grę. I tak. Zerknę od razu wytwarzanie, bo to było nie pamiętam na co. Skóra krokodyl. Nie, mogę zrobić od razu czwarty? Aha, bo ja nie muszę robić wszystkie po kolei, widzicie to? Bo drugiego poziomu nie mam. No chyba, że to chodzi jako trzeci. Nie ogarniam. Wow, wow! To są jakieś odzienia. Ocelota i jaguara. Wow! Strzałki. O, sakwa na bomby dymne dwójka. No dobra, pozbieramy sobie na tamto. Ale teraz trzy pistolety. Kurde. To jest dopiero Edward, jakiego znam. Ale widzicie, on jakiś krótszy się wydaje, co jak co. Widzicie to? No mniejsza z tym. Trzy pistolety to i tak dobra ilość. Potem populujemy sobie na te humbaki. Czy jak to tam? Kiedy sobie populujemy w międzyczasie. No ale dobra, teraz pójdziemy zrobić w końcu dalszą część misji. Ktoś się drze u mnie za oknem. To nie będzie słychać w sumie, ale ktoś się drze. Tutaj jakaś skrzyneczka, czemu by nie zerknąć? A czekajcie, a ja wpadłem na pewien pomysł. Ile te szabelki kosztowały? To może zajdę ten i zobaczę sobie. Tutaj jest broń najbliższa. To sobie zobaczymy jakieś tam szabelki i inne rzeczy. O, kotek. Zabić kota. Dzień dobry. Chciałbym porozmawiać o kilku rzeczach. O! O! No nice. I rum. Czemu by nie? Towary łowieckie, kość. W sumie na razie mogę sprzedać i tak tego... 500? Kup towary łowieckie. Ej, tego... O. Widzicie to? To jest ta skóra, którą mamy załatwić sobie, nie? Taki chudny. Ale widzicie, wolę już sobie poszukać tego. Bo trochę to drogie jest. O, inny brązowy płaszcz. Brązowy płaszcz wolony przez starych wilków. O! Szaty Altaira. Edwarda Kenwaya. Odzienie polityka. Kapitana piratów. Konora. Ezio. Nie wiem, jak to się czyta. A ten mi ładnie wygląda. Kupiłbym. Dobra, zobaczymy jeszcze potem. To ja mam? Ja mam 4-3-3. 4-3-3. No, wszystko jest lepsze prawie, że o jeden dobrze uszkodzenia, no ale... Ej, chwila. Czekaj, czego ja teraz używam? Aha. To trzeba będzie sobie kupić ogólnie, ale dobra. Jakieś inne szabelki miałem, teraz zobaczyłem. Czy ja grałem ciągle z tamtymi słabymi? Przez całą grę. Czy mi się wydaje to? Ale dobra. Tylko ciekawi mnie, co tutaj jest. Może być to, że ulepsza się tutaj ten okręt nasz, bo coś było o tym mowy przedtem. Ale dobra, zobaczymy. Pobiegnijmy na początku na miejsce, bo i tak to jest tutaj gdzieś blisko, jak dobrze pamiętam. Tak, to jest tutaj. I sobie zrobimy dalszą część misji. Tawerna Old Avery. Ale muzyka tu gra. No to nie ci koledzy Edwarda? Nie jestem już pewien.
Tam coś było na początku, jak oni wjechali, że do tego punktu. Punkt werbunkowy, punktu, do tej wyspy. By God, you're a sight for salty eyes. Come you in and have a drink. Morning, all. Oh, I can't wait. Who's this? Adewale, the Jackdaw's quartermaster. Jackdaw. You named your brig after a poxy bird. Ade, these lads are the better part of our growing confederacy here. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. You let him carry a pistol, do you? Peace, Ben. Ade saved my life. And now we're looking to find a crew to fill out the rest of my ship. Well, there's scores of capable men abound. But use caution. A shipload of the King's sailors showed up a fortnight back, causing trouble and knocking about like they own the place. Right. I'll see who I can muster. Mam coś tu na temat załogi, ale wiecie co? Ja chciałbym troszeczkę jednak chyba podgłośnić te dialogi, mi się wydaje. Bo jakieś takie cichsze są. Tak może być już. Zwerbuj piratów. Okej. Easy or rough. It's your choice. Bang. Pomogę wam, panowie. Grazie. My thanks. I'm your man now, capitano. Okej, załoga plus 4. Ale dobra, trochę pochodzimy sobie. No czemu by nie pozbierać tych ludzi? Że tak powiem. I tutaj pilnują coś. Dobra, przejdziemy sobie naokoło. To jest to dobra strasznie. Kurde, nie wyszło. Co tutaj się dzieje? Ale ich podcisnąłem. Mogłem to inaczej rozwiązać. Mogłem podejść ich obu zdjąć. Załoga plus 2. Dobra, tu się nic nie stało. Nikt się nawet nie kapnął, więc okej, luz. Wsunąć się, proszę. No problemo. Thanks. Kenway, isn't it? I'm with you. Okej, pójdźmy teraz w tamto miejsce, bo dobrze poszło z początku nam. No ale tamci zginęli trochę niepotrzebnie, więc w sumie no zepsułem. Gdzieś tu jest skarb, pewnie na górze. Nie, on gdzieś nisko jest. O, już chyba widzę, gdzie nawet może być. Chodź tu, skarbie. Nic nie ma bardziej nic takiego dla... O Jezu. Nic nie podoba się najbardziej dla uszu pirata jak dźwięk monet. No. Jakoś tak. Czekaj, jak tu miałem w ogóle ten, dodatkowy ten... Rozbrój i zabij strażników. W jakim to sensie? Dobij go, oła! Ej, już oni wszystko zrobili, nie? My thanks. I'm your man now, capitano. A tam widzieliście? O ściany się odbił. Dobry agent. I szanta mi przez to uciekła. Ale tutaj widzę manuskrypt. Jedźmy się po niego. Toś dobry koleś. Dziękuję. To z tej strony. Weźmy sobie to. I po co jak debil zakładasz ten kaptur i go zdejmujesz? No powiedz mi, Kenway.
Zakłada, zdejmuje, zakłada, zdejmuje, zakłada, zdejmuje. Zdecyduj się w końcu. Tam może być fajnie. Idźmy tam. Nie ma problemu, panowie. Aha. To nieźle. Captain Kenway, come fast. The soldiers have kept a man in irons. They mean to hang him. Kogoś musimy uratować. This pirate bears the blood of many innocents on his hands. His Majesty's honorable. Miałem go ocalić. No nie weszło mi. No ja, bo ja muszę to starać się chyba jak najciszej zrobić. Ale jaki sposób mam go ocalić? Okej, okay, jeszcze raz. Tu będziemy teraz inną stroną. Captain Kenway, come fast! The soldiers have kept a man in irons. Ale fajne jest to, że ona wybiega i to mówi. His Majesty's honorable representative. XD. Aha. Tu się nic nie zdarzyło, nic. Kenway, debil! Trzeba mu obronę. Dawaj, Kenway. Nie da się. Proszę bardzo. Hoppa. Hoppa. Wow. A tak tego nie chciałem zrobić. No ale dobra. Ogólnie Kenway to jest taki człowiek, który nie lubi chodzić uliczkami, jak widzę. Bo woli poskakać sobie przez dachy, zamiast przejść się normalnie, jak na cywilizowanego człowieka przystało. Więc no wiecie. Kurde, telefon do mnie dzwoni. Nie odbiera się na nagraniach i tyle. Dobra, porozmawiajmy z naszymi kolegami. Ale raczej kamratami. Now you'll want to sail somewhere rich with plunder. Have you heard of a place called the Observatory? Aye, it's an old legend, like El Dorado or the Fountain of Youth. What have you heard? It's meant to be a temple or a tomb, hiding a treasure of some kind. That's it. You see here. Oh, rot. It's fairy stories you prefer to gold, is it? It's worth more than gold, Thatch. 10,000 times above what we could pull off any Spanish ship. Robbing the king to pay his porpoise is how we earn our keep here, lad. That ain't a fortune. It's a fantasy. Przestrzelili na, by uratować pirata. Aj, mogą nad tym pomyśleć w sumie. Ale co tam. No i 4 stówy wpadły. Ja pierdzielę, dzwoni do mnie i dzwoni ta osoba. I zaraz po prostu się wkurzę. Ej, werbować załogę w ten sposób można. Ciekawe. No ale dobra. Idziemy. I co w tawernie można zrobić? Jeszcze raz do mnie zadzwoni, a będę miał to w dupie. Dzwoni do mnie ta osoba i dzwoni, zaraz to odbiorę i go ochrzanie.
Bo jak to nie zrozumieć można? Dzwoni, jak ktoś do kogo się dzwoni, ta osoba cię odrzuci, to co? Dalej się dzwoni? Możesz, ja pierdzielę. Czego nie rozumiem w tych słowach, że nie? Dobra, mniejsza z nim. Biegniemy do naszych kamratów. Ponownie, no zrobimy sobie ze dwie misyjki widzę dzisiaj. Więc w sumie dobry wynik. Morning, Kenway. Not a bad looking tinderbox you got there. You sound a bit green, horny gold. Is it envy? Because mine's bigger than yours. No, I reckon it's this Jamaican funk. I prefer the Spanish stuff. So, you've got yourself a fancy brig now. Fine. Well, I'm gonna teach you how to sail all right. And how to take a prize the proper way. Thatch, we'll catch you up at the old fishing village. Aye. Where's your helmsman, Kenway? I take pride in piloting my own ships, Ben. Keeps me alert. Let's make some headway, shall we? I've no need for schooling. How many prizes did we take together as privateers? There's a chasm of difference between joining a raid and captaining one. We're looking out for merchants, boys! Them that's fat with cargo! Find us a schooner with that spyglass, Kenway. You'll get yourself a glimpse of what sort of cargo they're shipping, and a general idea of their toughness. There's a prize worth taking. Good! Take us in close. After you subdue a prize, project authority. Demand respect that you would never give yourself. This weaves a spell over soft minds. For your victims must always have in the back of their minds the uneasy idea that you could snap at any moment and unseat them from prick to stone. Fire what cannons you will, and land a few drops if you must, but for God's sake. Co nieco u nieruchomionych statkach, no ale mniejsza z tym. It's no fun fishing cargo out of the sea. Although it can be done. She's disabled now and taking on a decent amount of water. So keep your cannons quiet. Take care not to sink her. Oh, she's dead in the water. Steer up alongside her. Nie, przedtem nie zaliczyło, myślałem, że zaliczy. Leżą. Pięknie. Que tengo un buen día, señor. I am Captain Hornigold, and this is my crew. We're sailors like yourselves, but quite unlike in our purpose. For we intend to take all that you own. Yet no harm shall befall any man so long as he remains at ease. Is that clear? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. Anyone speak English? Inglés? Little bit. Tell your friends we're stealing your goods, and we won't hurt nobody if everyone stays as still as a sandbar. You got that? Please to repeat? Oh, for fuck's sake. Lock him in the hold and take everything that isn't nailed down. To było całkiem dobre. Aż śmiechłem. Zdobyty łup. Napraw kawkę. Half a dozen scores of that size and you'll be set for a year. Now let's sell this cargo and fix up your jackdaw with a few more trinkets. Soda, yeah? I'm looking for a prize that'll set me up for life. I'll be king of the West Indies, then. We came to Nassau to get away from the likes of kings. Well, I'll be a man of property and promise anyway. Jesus, let that dream go, lad. Nassau is the place to be, not England. Do you ever dream of the big score? A ship so full of gold and silver, you just split it and sail home. Sure. But it's only a dream. Every man hopes to find a dozen chests of gold with no owners.
They're as rare as an honest king. No cóż, trochę se popływamy. No kolego, czy ja coś ci chcę zrobić? Ja mogę wystrzelić w ciebie całą salwę, ale po co? Jestem miły. Więc no nie przeszkadzaj mi tu. No cóż, ale klimacik jest takie otwarte morze, okręt. To prawda, okręty mi się wydaje, że wolniej pływałem jednak. Ale no, rozumiem, że żeby ten okręt nie płynął nie wiadomo jak wolno. Jak przykładowo, gdybyśmy mieli płynąć tak przez całą grę w takim tempie, to trochę byłoby nudne. Zapewne troszeczkę właśnie w ten sposób zrobili trochę za szybko, chyba mi się wydaje. I tak jeszcze lecę pod tego, pod wiatr płynę, więc no coś tu jest nie tak. Ale no, rozumiem. Bo na pewno nikomu by się nie chciało płynąć przez 2 godziny około. Nie jesteśmy. Gdzie my jesteśmy? To nie jest to samo miejsce co przedtem. Oho. Ej. Co mój? No. Dobra. Necesita algo? To je pogadamy chociaż z tym. Pancerz kadłuba. O! Ulepszyliśmy sobie właśnie w ten sposób kawkę. No ale powiem wam, że ja bym jeszcze pół lepszył, bo kasy mam naprawdę wiele. Użyj, no to zrobiłem z plonu 20 porcji rumu. Wszystko idealnie zrobiliśmy, więc nice. Not a bad take today. Keep this up and Nassau will be the first city where men and women may live as God made them. Easy and free. All it takes is a few drops of blood, sweat and a swatch of cloth. We fly no colors out here, but praise the lack of them. So let the black flag signal nothing but your allegiance to man's natural freedoms. This one's yours. Fly it proud. I will. Hand over the docket I lent you. If we're to keep our republic afloat, we'll need guns as well as gold. That means attacking the navy. So long as they're flying King Philip's colors, we'll not offend our own monarch. As you've likely seen, the number of merchants roving these waters is 60 the number of military ships. Aye, easy purchase, but in small doses. Right. So to lure the navy out of hiding, it's best to cause a bit of mischief. Catch a few small fish to attract the big ones. Military class brig on the horizon! Good eye, man. Are you ready for this, Kenway? She won't go down without an honest fight. Who's up for taking that brig, lads? Shout aye! That's a sound I like to hear. Pipe to quarters. All hands to cannons. Careful around the navy. They're as likely to ram you as fire a broadside. Let's test those powder barrels against them, shall we? Aye, good thinking. Crowd on all the sail we have. Okay, więc będzie na pewno fajnie. Jakie mam poboczne misje? Ogólnie myślałem, że sobie trochę jeszcze będę mógł poulepszać. Myślałem tylko nad tym. No ale widzę, że nie. Okej, pobawmy się trochę. Haha! Fire! Fire!
No trochę mi się zeszło. Ale teraz jestem troszeczkę w słabym momencie. Okej. O nie, taronuje. Aj, dobry. Umiem jednak coś robić. Dobry jest. Mamy ich. Pięknie. Tam kolejny pływar. Nie ma to jak się ich pozbywać. O, amunicja mi się skończyła. A jak jeszcze raz miałem cele? A, jeszcze statek łowców jakiś. No dawajcie, chodźcie tutaj do mnie. Patrzcie na to. Zrobimy to niczym na Kenwaya przystało. Rozstrzelamy ich po prostu. Pięknie. I tak to się robi. Co mamy z nimi zrobić? Naprawiamy kawkę, bo nie ma nic innego do zrobienia w sumie. A zawsze kawkę przyda się naprawić, żeby być takim, no, wytrzymałym okrętem. Bo nie wiadomo po co mamy się potem martwić. O nie, jeszcze musimy coś. Tam gdzieś jeszcze jeden bryk pływał. Skupmy się na nim. I te szanty, ale to cudownie brzmi, jest taki klimacik, kurde, ciągle powtarzam to, co prawda, ale naprawdę czuć to. Piękny strzał chyba. Coś tam dostał, niedużo. Musimy go złapać jakoś pułapkę. Łapać. No coś tam dostał. O nie, 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 nie dam się drugi raz na ten sam trik zrobić. A jak zawrócił? Gdy go zobaczył te beczułki, od razu zawraca. A ty urwis. Ognia! Mamy przewagę, jesteśmy za nim. Możemy go ciągle prowadzić na jego taki ostrzał. O nie. Strzelać, strzelać, póki możemy. Zatrzymajmy się. Mamy przewagę. On jest nas tyłem, on musi się obrócić, żeby cokolwiek nam zrobić. Dobra, się obraca. Nie tak, nie tak, nie tak. Ognia! Kurde, w żagle poszło. Dajmy, dajmy, dajmy. Okej, nie zrobi za dużo nam. O nie, o nie, nie taranuje. No i co? I ucieka. Pięknie.
Podpójmy sobie i zgarnijmy teraz łup. Abordaż. No to przeżył. No ale nie na długo. Okej, jestem. Co mam się z nimi cackać? Zabiłem swoją załogę, ale co mi tam? Nową się załatwi. What the fuck? Co tu się dzieje? Jak się poddali? Okej, poszło jakoś. Zgarniamy co możemy i odpływamy. 31 minut. A jeszcze misja trwa i trwa. Bum, bum. Okej. That was a rumble, by God. How do we fare? A fine purchase, no mistake. Now I think it's time to lay low and bribe our way back into secrecy. Agree. So how do we get rid of this notoriety we've stirred up? Money, my boy. A well-placed bribe to the right government official will see the military off your tail. Right, let's do that. I'll need to meet these good Samaritans at some point. Smart thinking. Nie wiedziałem, gdzie mam iść. Tam są ci łowcy chyba. A, nie chcę mi się z nimi bawić. Poza tym odcinek ma już 32 minuty, więc no. Trochę już trwa. Okej, biegniemy. A, przy okazji... Chciałbym jeszcze poulepszać tę kawkę. Ale... A, widzę, że nie mogę. To co pomyślimy na początku do tego? Okej. I tak muszę iść teraz ulepszyć cały okręt. Dobra, jeszcze zrobimy to do końca i kończymy odcineczek. Ulepszenia, działa burtowe, potwierdź. No tu surowce jeszcze trzeba, No kończ misji. I wygląd jest nawet. No ale muszę jeszcze bawić się trochę misjami. No kurde, chciałem sobie poulepszać. No i wiecie co w sumie? Tu będzie zakończymy ten odcinek. Zapraszam was do innych odcinków z tejże cudownej gry. A więc komentujcie, subskrybujcie, a co dajcie. Pa, pa.